Cześć, tu Ernest. Już dzisiaj jest Czarny Piątek, czyli dzień przecen praktycznie wszędzie. W Fortnite dzisiaj do sklepu jeszcze nic nie weszło w okazyjnej cenie, ale w Plika Gry skrywają się takie oto zestawy skinów, które wiemy, że powinny wejść do sklepu w ten weekend. Od najbliższej zmiany sklepu do poniedziałku w sklepach powinny pojawiać się te zestawy w promocyjnych cenach. Ja na pewno kupię ten oto zestaw. Nie wiadomo, ile będzie dokładnie kosztować, ale wiemy, że będzie za fałdolce w okazyjnej cenie. Okej, więc dzisiaj niczego jeszcze nie możemy wyhaczyć w okazyjnej cenie. Ale poza tym w Fortnite od wczoraj trwa nowe wydarzenie. Twórcy gry dali nam znać, że każdy będzie mógł otrzymać takie oto animowane malowanie za darmo, ale pod warunkiem, że wykonamy zadanie jesiennej królowej. Do 2 grudnia, godziny 2 w nocy, mamy czas na zbieranie 2,5 miliarda punktów. Jakich punktów? Już wam cytuję. Zdobywanie punktów jest proste. Wykonajcie którąkolwiek z następujących akcji, a pomożecie w ukończeniu zadania jesiennej królowej. Leczenie sojuszników przy użyciu bandażownicy daje 1 punkt za każdy przywrócony punkt zdrowia. Ożywienie towarzysza daje 2 punkty zdrowia, a rozegranie meczu ze znajomym 5 punktów. No nie mogę się nie zgodzić z tym, że to proste. Punkty są naliczane z całego świata na żywo. Każdy gracz się liczy. Na tej oto stronce, która jest w opisie, można w dowolnym momencie podejrzeć, jak dobrze nam idzie. Trochę nam jeszcze brakuje, ale na pewno damy radę. Aby móc odebrać tą nagrodę, trzeba rozegrać przynajmniej jeden mecz do 2 grudnia. Nie musicie nawet nic od siebie dorzucać do tego zadania. Jeśli uda nam się osiągnąć ten cel, to do 6 grudnia wszystkie osoby, które były w chociaż jednym meczu do 2 grudnia, otrzymają to oto malowanie. Jeśli ktoś z was ma ochotę pomóc w zbieraniu punktów, to najlepiej będzie rozpocząć mecz w naparzance ze znajomym. W tym trybie, lecząc członków drużyny bandażownicą, uzbieracie niezłą porcję punktów. Jeden punkt zdrowia uleczony bandażownicą to jeden punkt do zadania, a bandażownica co strzał może uleczyć do 15 punktów zdrowia. To bardzo fajny pomysł od twórców gry. Kilka dni temu dopiero się skończyło wydarzenie z łowieniem, a tutaj taka niespodzianka. Możemy spodziewać się więcej takich zadań i zawodów. Zima zbliża się dużymi krokami. Możemy też się spodziewać nowej, świątecznej zawartości już w najbliższej aktualizacji, po zakończeniu zadania jesiennej królowej. Na ten moment nic konkretnego w plikach gry się nie skrywa, ale pewnej streamerce podczas grania w Fortnite pojawił się błąd, który wyglądał, jakby mapa przez moment była pokryta śniegiem. Nie ma to zbyt wielkiego znaczenia, ale to taki przedsmak tego, co nadejdzie. Okej, zróbmy sobie przerwę na kolejnego glitcha. Dzięki temu trikowi, który zaraz wam pokażę, będziecie mogli wystrzelić się w kosmos łodzią. A więc potrzebujecie rampy, powalonego kumpla oraz motorówkę. Aby się wystrzelić w kosmos, na tym miejscu pasażera w dokładnie tym samym momencie musicie podnieść członka swojej drużyny i zamienić miejsce. Za którymś razem zmienicie miejsce, a ciało waszego znajomego utknie w powietrzu. To dobry znak. W takim stanie wjedźcie na wcześniej przygotowaną rampę i użyjcie turbo. To, jak daleko polecicie, zależy od waszego skoku. Ciężko się wjeżdża na tą rampę. Raz może was wystrzelić w kosmos, a raz gdzieś po prostu poziomo. Poza tym FireMonkey na swoim Twitterze dał znać, że tryb Syfon został przygotowany do wejścia do gry. Ten tryb polega na tym, że to klasyczny tryb Battle Royale, ale co każdą eliminację otrzymuje się 50 punktów zdrowia lub osłony oraz macy. Ta mała zmiana oznacza, że ten tryb wkrótce powinien wrócić do gry. To dobra opcja dla tych, którzy są fanami tego systemu rozgrywki, ale nie chcą się pocić na arenach. W trybach okresowych nie ma dobierania graczy według poziomu umiejętności, więc na nich jest o wiele luźniejsza gra. FireMonkey przypomniał też, że ten oto plecak z Battle Breakers będzie do Battle Royale za darmo. Aby odblokować ten plecak, trzeba będzie wbić 20 poziom Battle Breakers. Ale uwaga, tego jeszcze nie można odebrać, ale już wkrótce powinna być taka możliwość. To chyba tyle z Fortnite'owych newsów. Na koniec pokażę wam kilka ciekawych konceptów skinów przygotowanych przez Slimixa. To tylko reskiny, ale niektóre są naprawdę fajne. Jego filmik zawiera aż 100. Link macie w opisie do całej kompilacji. Oto moje ulubione pomysły. Minecraft Steve. Jonesy McCoy na piernikowej lamie. Brakuje chyba tylko kolorowych lampeczek. Piernikowa ryba. Piernikowa ryba. I ja bym chyba zmienił tylko te powieki na białe. Pani misia tygrys. Apollo stworzył podobny filmik. Z jego pomysłów najbardziej do gustu przypadła mi świąteczna piżamka.
oraz świąteczny marshmallow. Zachęcam do odwiedzenia całości. Linki w opisie. To tylko mała część tego, co przygotowali. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.